Szanowni Państwo, jestem w centrum Nowego Sącza, to ulica Żółkiewskiego. Wszyscy widzimy, jaki jest stan nawierzchni asfaltowej, chodników, a przede wszystkim krawężników, które się sypią. Jak to mówią sądeczanie, po prostu masakra. Właśnie wpisałem ulicę Żółkiewskiego na listę moich priorytetów. Chciałbym ją wyremontować jeszcze w tym roku. Należy tutaj wymienić nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz krawężniki od ulicy Limanowskiego do ulicy Grodzkiej. Jak zwykle, mój typowy remont. Kompleksowo i porządnie.